W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Ostatnio na naszym kanale pojawiły się filmy zestawiające najlepsze bronie w Gothicu 2 i Gothicu 2 Noc Kruka. Teraz postanowiliśmy przyjrzeć się tym, które zadają najmniej obrażeń, czyli po prostu są najsłabszymi broniami występującymi w grze. Oto top 10 najsłabszych broni z gry Gothic 2 Noc Kruka. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Jeżeli chodzi o bronie dystansowe, a konkretnie kusze, to na tym samym miejscu moglibyśmy postawić zwykłą kuszę, jak i kuszę należącą do Sengrata. Oba te przedmioty zadają po 45 punktów obrażeń i wymagają od gracza 30 punktów rozdanych w siłę. Warto przypomnieć, że w podstawowym Gothicu 2 kusze wymagają zręczności, a nie siły. Jeszcze słabszą kuszą w grze jest kusza myśliwska, która choć kosztuje więcej od zwykłej kuszy, zadaje mniej obrażeń, bo zaledwie 30, wymagając od nas 20 punktów siły. W Gothicu 2 Noc Kruka można ją kupić u Engora w drugim rozdziale gry. Co więcej, nie korzysta z niej żaden NPC. A jak to jest z łukami? Prawie najgorszym z nich jest łuk wierzbowy, który zadaje 25 punktów obrażeń i wymaga od nas 20 punktów zręczności. Jest to łuk wykonany z drewna, którego wygląd został w całości przeniesiony z łuku kawaleryjskiego występującego w pierwszej części gry. Łuk ten sprzedaje Cipher, choć w podstawowej wersji Gothica 2 nosił go na plecach. W Nocy Kruka Cipher używa jednak silniejszego łuku, a wszyscy NPC są zaprojektowani tak, by zakładać najsilniejszą broń, jaką mogą w danej chwili unieść. Krótki łuk to broń, którą przez długi czas nosił na plecach każdy, kto wolał rozdawać punkty w siłę. Łuk ten zadaje 20 punktów obrażeń i wymaga 10 punktów zręczności, czyli dokładnie tyle samo, ile na samym początku ma bezimienny. To sprawia, że ten łuk może nam towarzyszyć przez bardzo długo, jeżeli nie planujemy rozwijać zręczności u głównego bohatera. Czas na bronie dwuręczne. Miecz dwuręczny Roda to bardzo słaba broń należąca do jednego z NPC. Najemnik daje nam ją w ramach zakładu, który ma sprawdzić, czy jesteśmy wystarczająco silni, by zostać najemnikiem. Aby podnieść miecz, potrzebujemy 30 punktów siły. Po udowodnieniu Rodowi, do czego jesteśmy zdolni, możemy mu go oddać lub zachować. Nie jest to jakiś znakomity oręż, ponieważ zadaje jedynie 40 punktów obrażeń, czyli tyle samo, co zardzewiały topór. Pika bojowa to broń dwuręczna z obrażeniami na poziomie 30 punktów. Gracz może ją unieść, gdy postać ma 15 punktów siły. Pikę otrzymujemy, gdy zostajemy nowicjuszem w klasztorze Innosa. Da nam ją za darmo Babo, ale pikę bojową możemy kupić także u Kantara lub Sary za jedyne 10 sztuk złota. Mała ciekawostka. Kod na przywołanie piki zawiera w sobie wartość 1H, która to jest charakterystyczna dla broni jednoręcznych. W rozwinięciu tego skrótu chodzi oczywiście o słowa one-handed. Mimo to pika bojowa to broń dwuręczna. W przypadku najgorszej broni dwuręcznej nie będzie zaskoczenia. Jest to kill-off, broń, która podobnie jak młot kowalski czy pogrzebacz jest właściwie narzędziem. Kill-off zadaje 30 punktów obrażeń i wymaga tylko 10 punktów siły, więc można go podnieść już na starcie. Można go znaleźć w różnych zakątkach mapy, także w Jarkendarze. W jednej z misji wręcza go nam Greg, prosząc o wykopanie zakopanych przez niego skarbów. Laska to broń jednoręczna, która zadaje tylko 8 punktów obrażeń obuchowych. Można ją unieść od samego początku gry. Nikt jej nie sprzedaje, ale posługują się nią głównie mieszkańcy górnego miasta w Korinis. Kilka sztuk znajdziemy także w niektórych skrzyniach rozrzuconych po wyspie. Oprócz tego przedmiot ten ma też swoją kopię o nazwie Laska Maleta. Item wiąże się z zadaniem, które zleca nam Malet. W queście mamy odnaleźć laskę, którą zgubił. 7 punktów obrażeń zadaje sierp, dlatego umieściłam go w tym miejscu. Jest to proste narzędzie służące do zbierania plonów. Nosi go kilku obywateli Korinis, zwłaszcza alchemicy. Oprócz tego jest to oczywiście przedmiot należący do farmerów. Używa go także żeglarz Jorgen, ale także i Lester, który z jakiegoś powodu w trzecim rozdziale wchodzi w jego posiadanie. Sierp możemy podnieść od samego początku gry.
Czy da się zejść jeszcze niżej? Jeszcze jak. Musimy się przyjrzeć kolejnemu narzędziu. Pogrzebacz zadaje obrażenia sieczne o wartości 5 punktów. Przedmiot ten służy do rozgarniania i przemieszczania drewna, węgla i popiołów w kominkach, choć w grze nie pełni takiej funkcji. Jedynym miejscem, gdzie możemy go znaleźć, jest rów, czy jak kto woli, pozostałość fosy po zewnętrznej stronie murów miasta, od strony farmy Lobarta. W Nocy Kruka używa go jeden NPC, bandyta z Jarkendaru, który przebywa na bagnach z Edgorem, z którym musimy porozmawiać w ramach zadania. Lista się jeszcze nie wyczerpała, dlatego część rzeczy wrzuciłam do bonusów. Sztylet to jedyna najsłabsza broń, która nie jest narzędziem. Zadaje po 5 punktów obrażeń przy uderzeniu i mimo, że jest to ostrze, z jakiegoś powodu wypada gorzej niż sierp, drewniana laska czy laga. Istnieje odmiana opisanego wcześniej przedmiotu. Złoty sztylet, który nie różni się wyglądem od zwykłego sztyletu. Możemy go znaleźć w skrzyni ze skarbem Francisa w opuszczonej kopalni w kanionie w Jarkendarze. Co ciekawe, z bronią wiąże się pewna ciekawostka, a konkretnie pomyłka tłumaczy, ponieważ w angielskiej wersji językowej przedmiot nie nazywa się Gold Dagger, tylko Good Dagger. Poprawnym przykładem tłumaczenia byłby dobry sztylet lub, jak podaje go tikowa Wikipedia, sztylet dobrej jakości. Sztylet ten w założeniu nie miał być ze złota, dlatego faktycznie nie różni się wyglądem od zwykłego sztyletu. Do modyfikacji kroniki Mertany Archolos wiele mieczy wymaga zręczności, co ma swoje logiczne uzasadnienie. Jaki jest zatem najsłabszy miecz pod zręczność w Gothiku 2 Noc Kruka? To pałasz bandytów, który wygląda jak rapier bądź piracka szabla i aż szkoda, że nie noszą go piraci w Jarkendarze. Pałasz bandytów oferuje nam 40 punktów obrażeń, ale wymaga 20 punktów zręczności. Jego model to model miecza, a opis głosi, że na głowicy posiada on wygrawerowaną literę F. Chodzi oczywiście o NPC o imieniu Fernando, który sprzedaje broń bandytom z Corinis. To tyle z mojej strony. Sprawdźcie nasze poprzednie filmy o podobnej tematyce. Dajcie też znać, jak Wam się spodobał dzisiejszy materiał. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super Podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzyj. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!